Policjanci z otwockiej drogówki praktycznie codziennie odnotowują zdarzenia drogowe, które były wynikiem niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze i łamania przepisów ruchu drogowego. Chciałem zauważyć, że w okresie wiosenno-letnim niestety mamy do czynienia ze wzrostem wypadków na terenie naszego powiatu. Jest to tendencja nie tylko naszego powiatu, ale ogólnokrajowa. Wzrast z polepszeniem się tak naprawdę pogody, wzrasta niestety liczba wypadków. Kilka dni temu wieczorem doszło do wypadku, w którym śmierć poniósł 39-letni motocyklista. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej przekroczył prędkość, chociaż główną przyczyną w tym wypadku było wyjechanie osoby samochodem marki Toyota i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kierowca tego auta zginął testując samochód znajomego. Jak się okazało, nie posiadał prawa jazdy i jechał z niezapiętymi pasami. Kierujący niestety uważam, że nie przywiązują zbyt dużej i słusznej uwagi do zachowania podstawowych przepisów ruchu drogowego. Nie zapinanie pasów, nie włączanie świateł, nadmierna prędkość, przekraczanie linii podwójnej ciągłej, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na pasach drogowych. Z tym mamy do czynienia niestety nagminnie i tutaj apel do kierowców po raz kolejny o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Do 10 lat pozbawienia wolności grozić może mężczyznom zatrzymanym przez policjantów z Wydziału Kryminalnego w Otwocku. Od jednego z przedsiębiorców branży budowlanej zażądali oni kilkuset tysięcy złotych. Przy ewentualnej odmowie zagrozili życiem członków jego rodziny. Policjanci rozpracowali i zatrzymali w tej sprawie 5 mężczyzn. Wszyscy trafili już do aresztu, w tym 3 obywateli jednej z kaukaskich republik należących do Federacji Rosyjskiej. Policja alarmuje, problem narkomanii dotyka coraz to młodsze osoby. Przed kilkoma dniami otwoccy policjanci ujęli 15-letniego dilera narkotykowego. Przedwczoraj w ręce policjantów z zespołu do spraw nieletnich wpadł 13-letni uczeń jednej z otwockich szkół, który handlował amfetaminą. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Do końca tego tygodnia trwać będzie festiwal Świdermajer. Celem wydarzenia jest promocja stylu drewnianej architektury typowej dla linii otwockiej oraz upowszechnienie wiedzy na jej temat. W ramach imprezy odbywają się pokazy, konkursy, wycieczki piesze oraz rowerowe, spływ kajakowy, warsztaty filmowe, wykłady i happeningi. Celem jest promocja i uświadomienie wszystkim, jakim ważnym dziedzictwem jest dla nas architektura w stylu Świdermajer. Warsztaty odbywają się w tym tygodniu, odbywają się także w przyszłym i jeszcze cały czas można się na nie zapisywać. Dzisiaj odbyły się pierwsze, więc powiedziałabym testowe warsztaty. Zadaniem młodzieży było zbudowanie takiej werandki z własnoręcznie zaprojektowanych i wyciętych z kartonu deseczek, takich, no właśnie takich świdermajerowych, takich tralek. Finał odbędzie się 20 maja na terenie pensjonatu Górewicza, który jest największym drewnianym budynkiem w Polsce.